Dobry wieczór. Z tej strony Łukasz Jakubczak, prezes drużyny Perła. Cześć Łukasz. Cześć. Przed chwilą rozmawiałem z rywalami, więc nie omieszkam teraz porozmawiać z tobą. Powiedz mi, hitowe starcie w lidze C1. Lider gra z wiceliderem. Lider, czyli wasz przeciwnik, jeszcze nie stracił punktów. Powiedz mi, jak zapatrujesz się na dzisiejsze spotkanie? Wiesz co, myślę, że to będzie dobry mecz. Jak zawsze pewnie będzie u nas trochę emocji, bo my jesteśmy taką drużyną, która gra na emocjach. Staramy się, co nam akurat w tym dobrze sezonie wychodzi, i wygrywamy większość meczy z Achti. Po prostu nam mecz nie wyszedł, nie chciało wpaść, więc dlatego nie jesteśmy na równi z punktami z Delikatesami, ale oczywiście z szacunkiem do przeciwnika i walczymy dzisiaj o lidera i o awans do Ligi B. No właśnie, troszeczkę mi podebrałeś już to pytanie, bo chciałem zapytać o temperament drużyny, czyli co sugerujesz, że może być gorąco na boisku? Myślę, że będą emocje, tak to określę. A powiedz mi, bo ja pamiętam to spotkanie, które przegraliście, to bodajże z Wolnymi Strzelcami, tutaj na Orliku przegraliście 5-3, to jedyne wasze potknięcie, wtedy była chyba dyspozycja dnia, nie po waszej stronie, tak? Bo tam no, sporo wam nie wychodziło tego dnia, tam też było ostro, momentami bardzo ostro, kartki się sypały, ale poza tym bardzo dobre wyniki. No. 6 zwycięstw, 18 punktów, 3 straty do lidera. Spodziewałeś się, że tak dobrze wejdziecie w ten sezon? Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, bo patrząc na nasz sezon jakby poprzedni, w Lidze C również walczyliśmy o utrzymanie. Nie zaszły żadne zmiany kadrowe jakby w drużynie, a naprawdę nam to teraz po prostu wychodzi. Zażarło po prostu, coś zatrybiło i gramy dużo lepiej. Jeżeli chodzi o ten przegrany mecz, no tak jak powiedziałeś, no to była dyspozycja dnia trochę słabsza i się nie udało. Ale myślę, że do końca mamy tak naprawdę teraz pod rząd 3 ciężkie mecze, bo mamy wystawę, mamy właśnie Delikatesy i mamy chyba Ułek. Więc to będą tak naprawdę 3 mecze, które powiedzą prawdę, co Perła w tym sezonie może zrobić w tej lidze. Tak jest, 3 drużyny Szczuba. Powiedz mi Łukasz, teraz już będąc po połówce sezonu, w co mierzycie w takim razie? Powiedz mi, jak apetyty, czy rosną w miarę jedzenia? Znaczy my na pewno nie będziemy się bronić przed awansem, tak powiem. Jeżeli sportowo zrobimy Ligę C i utrzymamy się na podium do końca, to robimy awans i nie będziemy tutaj szukać kwadratowych jaj. Po prostu zagramy w Lidze B w przyszłym sezonie. Łukasz, muszę spytać jeszcze o to dzisiejsze spotkanie. Czy już jakąś odprawę przedmeczową robiliście? Czy macie już jakiś plan na rywala? Czy nie chcesz go po prostu zdradzić jeszcze przed meczem? Mamy koncepcję na ten mecz, ale nie będę jej zdradzał. Znaczy oni tak ją usłyszą dopiero po meczu, więc mogę powiedzieć, że po prostu zagramy swoje. Mamy najlepszą defensywę w lidze, straciliśmy najmniej bramek. Mamy jednego z najlepszych strzelców tej ligi, więc będziemy z tego korzystać, czyli z naszych atutów. Łukasz, czego życzyć tobie, Perełce, na drugą część sezonu i ewentualnie na przyszłość? Zdrowia i ani jednej porażki do końca sezonu. Tego wam życzę, dziękuję ci serdecznie i życzę dobrego sobie i tobie widowiska. Ja tobie wzajemnie też, dzięki, hej. Dzięki.